dzisiaj testuję nowe buty z Lita. 4,5 OT. Testuję ich zawias. Piękny zachód słońca. Bo jest taki zupełnie inny zawias niż normalne buty. Pierwszy raz się z takim zawiasem spotkałem, zaraz wam ogram te buty. Ale zachód przepiękny, siema. Fajny zachód, akurat można ten fajnego live'a zrobić. Wiecie co, no właśnie testuję, dlatego że przy Willi najlepiej to mi jest przetestować. Chodzi o zakres właśnie, zakres ruchu stopy. Góra, dół. Chodzi o dohamowanie przy Willi. Wyrzuć te buty do hamulca. I muszę wam powiedzieć, że jest dobrze. Zawsze spotykałem się z butami, że miały zawias tylny, skrzypiący zawsze. A zaraz stanę i zaraz wam ogram. Tak jak wspomniałem, pierwszy raz się z takim rozwiązaniem spotkałem. Wiedziałeś, wysyłam siedlisko do Szczepana, do DSA Pizzerni, żeby mi w becie oprzył. Jaki projekt on wymyśli, tego to ja po prostu nie wiem, zdaje się na niego. Wiem, że będzie tak wybrane jak mam w tej chwili, tylko tył będzie trochę takie zrobione, jakby to powiedzieć, takie żeberka. Żebym nie zjeżdżał.
Już wam ogrywam te buty. Lity 4,5. Patrzcie. O, już tutaj pobrudziłem. No i ten zawias. Patrzcie, tutaj macie takie wypustki. A tu właśnie jest ten zawias. Nie spotkałem się w innych butach właśnie z takim rozwiązaniem. I teraz patrzcie. Zakres stopy. Moment. Postawię kamerę. Będzie łatwiej. Taki zachód jest. Patrzcie. Nowe buty. Nowe buty. Nowe buty i już taki zakres. Śmiem twierdzić, że to rozwiązanie jest lepsze niż to właśnie z tyłu. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Chciałbym wam też jeszcze pokazać buzer, ale nie wiem, czy to mi się uda. W sumie też taki innowacyjny jest ten buzer. Buzer, patrzcie. Buzer Lita. To jest wszystko pianka mięciutka. To waży ten buzer 400 gram. Czyli prawie nic. Tak samo protektory mam tutaj na łokcie, na barki. Żółwik z tyłu, właśnie z tego materiału. No nie wiem, czy na kamerze będzie widać. Po prostu to jest taki materiał. Taka jak gdyby gąbka, która się utwardza w momencie uderzenia w milisekundy. Coś takiego. Teraz w takim właśnie buzerze Lita jeżdżę. Jaki koszt jest butów? Tego nie powiem wam, tych 4,5. Ale sobie wygooglujcie, wbijcie Lit 4,5. Buty i na pewno wam wyskoczy. Tak samo buzer Lita na pewno też wam wyskoczy. Nie wiem, ile on jest, 1300, 1500, coś koło tego. To chciałem właśnie wam pokazać. Ja już myślałem, że torebkę zgubiłem, tą nerkę, ale nie, jest. No i ja sobie właśnie testuję te buty dzisiaj na kole. Jak to z tym dohamowaniem moim przy górnym położeniu wygląda. Widziałem, że dzisiaj dużo rajderów wyjechało na miasto. Właśnie też widziałem kogoś na Supermoto, już któryś raz, gdzieś koło mnie mieszka. I pewno się kiedyś tam spotkamy. Póki co, to ja tutaj live'a jeszcze zaraz odpalę. No i potrenuję trochę i będę się zbijał. Zamówiłem jeszcze zębatkę na przód. Tył mam w miarę, bo mam dwa komplety kół i nie muszę zmieniać tak często, bo się mało zużywają. Łańcuch mam w porządku, tylko przednia zębatka od wyrywania na koło szybciej po prostu idzie. Nie ma to jak na gumie wieczorem polatać. Patrzcie, tu w ogóle wiatru nie ma, z ognia wiatr był. To jest teraz super. Spokój, cisza. No, samochody jednak tutaj jeżdżą, ale tak to jest spokój.